Sponsorem programu jest Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Dobry wieczór, chyba wszyscy gotowi. Także oficjalnie ja nazywam się Dominik Formela i mam wielką przyjemność poprowadzić tę konferencję otwierającą Polski Turniej w Skokach Narciarskich 2024. Naszymi gośćmi są prezes Polskiego Związku Narciarskiego pan Adam Małysz, trener główny kadry narodowej Tomasz Turnbichler, no i zawodnicy, główni bohaterzy naszej akcji, której oczekujemy: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoń oraz Piotr Żyła. Na początek poproszę prezesa Adama Małysza o zabranie głosu. Czego oczekujemy? Jakiego turnieju się spodziewamy? Bo na to czekaliśmy od wielu lat. No na pewno dobrego turnieju. Przede wszystkim jest to pierwszy turniej Polski, więc mam nadzieję, że wypadniemy jak najlepiej. Nie tylko jako kraj, ale również jako organizatorzy. Oczywiście mieliśmy dużo problemów na początku, bo wydawało się, że nie będziemy mieć śniegu. Wodziliśmy 2 tygodnie śnieg, tu szczególnie jeśli chodzi o Wisłę. Na koniec się okazało, że musimy wywieźć trochę tego śniegu, bo było już go za dużo. Ale wydaje się, że dzisiaj skocznia już jest przygotowana bardzo dobrze. Niestety zawodnicy nie mieli okazji skoczyć, bo silno wiał wiatr. Ta okazja pewnie będzie jutro. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i ten turniej będzie taki, jak sobie gdzieś tam go wymarzyliśmy. Startujemy w Wiśle, później mamy Szczyrki, Zakopane, kończymy. Wiem, że wszystkie z tych obiektów już są prawie że na ukończeniu, więc mam nadzieję, że ten turniej będzie przede wszystkim ładny, fajny do oglądania, no i że nasi zawodnicy jak najlepiej wystąpią w nim. Dziękuję. Coach, what are your expectations before this tournament? Which kind of tournament you expect generally? Dobry wieczór. Yeah, first of all, I'm super happy that we have a premiere here with this Polish tour, with 5 competitions on home soil, with the support of the home crowd, also with different formats. So I expect exciting competitions, and we really improved as a team throughout the Four Hills tournament. I can see now a real good drive in the team. I see clearness in all of the jumpers, what they have to do. So for me, it's really the time where I can say, okay, now everything can happen and the guys are in a good shape. Podsumowując wypowiedź naszego trenera, forma naszego zespołu rośnie, co widzieliśmy podczas ostatnich zawodów zaliczających się do turnieju 4 skoczni. Spodziewamy się ekscytującego turnieju w 3 formatach. Będą duety, będzie drużynówka, będą zawody indywidualne. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego oraz trener będą dostępni do rozmów indywidualnych po konferencji, natomiast zawodnicy czekają na pytania tylko przy stole, czekają dalsze obowiązki, praca z fizjoterapeutą, analiza, przygotowanie do zawodów, także pytania do zawodników poprosimy teraz, ręka w górę, przedstawimy się, przedstawimy redakcję, ja będę podchodził z mikrofonem i tak to będzie wyglądać. Czy mamy jakieś pytania z sali? Jest. Filip Czyszynowski, TVP Sport. Panowie, udało się zresetować po turnieju 4 skoczni. Te kilka dni gdzieś tam mogło pomóc w odpoczynku, w takim wejściu z czystą głową w ten polski turniej. Nie wiem, od Kamila może zaczniemy? Udało się. Dziękuję jak zwykle za wyczerpującą odpowiedź. Tak, udało się odpocząć, udało się potrenować i wyczekujemy po prostu pierwszych startów przed własną publicznością, która zawsze nas niesie i zawsze nas wspiera z niewyobrażalną wręcz mocą. Dziękuję bardzo. Kto kolejny? Krajowski Krzysiek, Bielsko Info. Chciałem zapytać was o atmosferę przed tym turniejem. Czy można to jakoś porównać choćby częściowo do atmosfery, która panuje na turnieju 4 skoczni albo na ROU-R? Jak czujecie tą atmosferę polskiego turnieju? No, do wszystkich skoczków. Który chętny? Myślę, że dopiero ten turniej startuje i ta atmosfera będzie się budowała, że tak powiem, latami. Mam nadzieję, że będzie kontynuacja tego turnieju, bo to jest coś fajnego. Ale tak, no, na razie zaczynamy w Wiśle i pozwólmy się tej atmosferze rozkręcić. Kamil, jak ty podchodzisz do tej koncepcji polsko-turniejowej? No, myślę, że tutaj nic dodać, nic ująć. Olek powiedział jak jest, mówię jak jest. Oczywiście wszystko się okaże w trakcie. Jakby atmosferę podczas zawodów rozgrywanych w Polsce, no wszyscy doskonale znamy. Natomiast jeżeli chodzi o całość, o turniej, który będzie rozgrywany na przełomie tak naprawdę ponad tygodnia, no to wszystko się okaże i jeżeli chodzi o organizację, to tak samo. Ja jestem dobrej myśli i uważam, że poradzimy sobie jakoś. Widzę, że do odpowiedzi wyrywa się Paweł Wąsek, człowiek stąd, człowiek z Ustronia, także przekazujemy mikrofon. I Paweł, jak ty? Czego ty się spodziewasz po tym turnieju? Czego się spodziewam? Nie wiem do końca, bo nigdy nie było organizowane, ale na pewno będzie jak zawsze świetna atmosfera. Zawsze te konkursy w Polsce były bardzo dużymi imprezami, mnóstwo kibiców przychodziło podskocznie i tego spodziewam się również w tym roku i że to będzie fajny dla nas czas, nie tylko skoczków, ale i kibiców. Człowiekiem stąd jest także Piotr Żyła, dwukrotny mistrz świata, także Piotrek, jak będzie wyglądał ten turniej? No, za bardzo nie mam co do dodania, bo tak naprawdę zawody w Polsce są zawsze fajne, zawsze dużo kibiców nas wspiera, dopinguje i jest zawsze dobra atmosfera. Turniej jest pierwszy raz, także miejmy nadzieję, że ten turniej będzie równie fajny jak te wszystkie zawody w Polsce, albo i lepszy. Polski turniej zakończy się w Zakopanem. Nie zapomniałem o tobie, Dawid, spokojnie. Byłeś na turnieju w Niemczech, w Austrii, w Norwegii, w Finlandii, nareszcie w Polsce. Doczekaliśmy się. Tak, wiem, że już od jakiegoś czasu były takie plany, żeby taki polski turniej zorganizować. Fajnie, że w końcu się to udaje, będziemy mogli w tym uczestniczyć. I tak jak koledzy wspominali, myślę, że o kibiców nie mamy się co bać i tutaj atmosfera na każdej z trzech skoczni będzie wyśmienita. Wierzę też, że nam jako zawodnikom doda to skrzydeł i będziemy z tej fajnej atmosfery czerpać i z dnia na dzień cieszyć się po prostu tym, co się dzieje na skoczni. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytanie z sali na ten moment? Cześć, Julka ze skokipolska.pl. Mam do was takie pytanie o ten konkurs duetów, no bo tylko dwóch z was może w nim wystartować. Tylko dwóch będzie wybranych do składu i domyślam się, że na pewno już zacięcie rywalizujecie o te miejsca. Jak do tego podchodzicie? Jak w ogóle podchodzicie do tej koncepcji duetów? No bo ten typ konkursów powstał głównie pod te mniejsze nacje, prawda, żeby też mogły pokazywać się w konkursach drużynowych. Co wy o tym myślicie i kto chciałby wziąć udział w tym konkursie? To znaczy, ja jestem jak najbardziej otwarty na wszelkie nowe propozycje, jeżeli chodzi o rozgrywanie konkursów, o urozmaicanie. To też chodzi o kibiców, żeby kibice mogli przeżyć te emocje trochę w inny sposób, czy emocjonować się przy innych konkurencjach. I to jest fajne, natomiast nigdy nie powinno to być zamieniane kosztem innych zawodów, tudzież normalnych konkursów drużynowych. Uważam, że te powinny zostać zachowane w takiej samej ilości, w jakiej były do tej pory. Uważam, że zima jest dosyć długa i tutaj włączanie konkursów duetów i normalnych skoczni, mógłby się jeszcze dyrektor Pucharu Świata pokusić o zorganizowanie kryształowej kuli za normalne obiekty. To też by mogło być fajne. z tego co wiem, nawet kiedyś o tym mówił, że ma taki pomysł. Nie wiem, czy się dalej z tym obnosi, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o moje podejście do konkursu duetów, to jest tak naprawdę taki sam konkurs jak każdy inny, taka sama motywacja i takie samo zaangażowanie. Po prostu trzeba wyjść, oddać jak najlepsze skoki i dać z siebie wszystko. Jeżeli będzie mi dane startować w tym konkursie, to tak postaram się zrobić. Jeżeli nie, to będę się regenerował i postaram się przygotować jak najlepiej do konkursu indywidualnego. Dziękuję. Czekając na kolejne pytania z sali, dopytam jeszcze Dawida i Piotrka, którzy rywalizowali w Lake Placid w takich zawodach. Jak to się odbywa? Bo to jest konkurencja dynamiczna, mimo wszystko trochę inna niż te, które znamy z przeszłości. Dawid pierwszy. No tak, my z Piotrkiem tak naprawdę w Pucharze Świata jako jedyni mamy z tym doświadczenie. Jest to trochę inny format zawodów. Rzeczywiście wszystko się dzieje dużo szybciej, nie ma takiego standardowego czasu między skokami, żeby się można było przebrać, nie wiem, z toalety skorzystać chociażby i posmarować narty w spokoju. Tylko tutaj rzeczywiście się dzieje wszystko bardzo szybko i testuje to nie tylko nas jako zawodników, ale również serwis trenerów. Tutaj gdzieś przepływ tych informacji musi być bardzo sprawnie utrzymany. Ale jest to fajna zabawa, moim zdaniem. Jest to coś innego. Mam nadzieję, że też oglądając to z boku są to trochę inne emocje, trochę inny rodzaj emocji. No dla nas z Piotrkiem to były bardzo pozytywne emocje, kiedy ten inauguracyjny konkurs duetów wygraliśmy, więc było super. Piotrek? No ja też zgadzam się z Dawidem. Można powiedzieć, że wszystko szybko się działo, nie było czasu pomyśleć. Trochę jak na treningu z jednego skoku na drugi i w zasadzie też seria próbna była próbnej nie było, tylko to była pierwsza od razu, także no na pewno fajne zawody, tylko w sumie takie można powiedzieć dość szybkie, intensywne, także można było śmiało jeszcze jeden konkurs przy tym rozegrać, nie? Tak jakby tak było w Lake Placid, że był indywidualny, a później dopiero były te duety. O. Olek, ty mówiłeś, że przyglądałeś się przebudowie tej areny, która będzie gościła jutrzejsze, sobotnie, niedzielne zawody. Jak to wyglądało? Czego oczekujesz? Byłeś dzisiaj na skoczni. Jak bardzo ten obiekt w Wiśle się zmienił? No tak, mieszkam dosyć blisko skoczni, więc często tam bywałem czy przejeżdżałem, bo też na trening jeżdżę do Szczyrku, to zawsze tam zerkałem. No z ciekawością patrzyłem, jak ten obiekt się zmienia. Dzisiaj też niestety nie udało się nam skoczyć, ale skocznia wygląda bardzo fajnie przygotowana. Jest, widać różnice, nie wiem jak tam z rozbiegiem, ale na pewno z niecierpliwością czekam na to, żeby oddać tam skok. Tę pierwotną wersję skoczni otworzył Adam Małysz. Rozumiem, że możemy jutro się spodziewać powtórki w wykonaniu pana prezesa. Super, nie no to mogłaby się zburzyć ta skocznia. Znaczy, dodam tylko tyle, że skocznia została zmieniona cały profil, bo jednak została podniesiona cała, wypłaszczona i co też jest bardzo ważne, to to, że jest bardziej zjazdowa jeszcze, czyli pół stopnia rozbieg, próg poszedł w dół. Myślę, że się niżej zdecydowanie poleci, bo też sama bula jest dźwignięta do góry. Będzie ciekawie na pewno. Pierwsze skoki niektórzy pewnie z chłopaków się zdziwią, bo rozbieg w zasadzie się wiele nie zmienił, ale samo wyjście z progu i później ten lot będzie inny na pewno. Będzie ciekawie na skoczni. Czy ktoś jest jeszcze ciekawy jakiegoś tematu, jakiegoś wątku w kontekście naszych zawodników? Darek Wołowski, Gazeta Wyborcza. Ja chciałem zapytać o formułę tego turnieju, bo ona jest ciekawa. Inna, niby drużynowa, bo będą punktowani dwaj najlepsi zawodnicy, więc z jednej strony startujecie indywidualnie, z drugiej strony jako drużyna. Czy to wywołuje w was jakieś... Jakbyście to skomentowali? Czy to jest ciekawa formuła, czy zbyt zagmatwana? Może ci, którzy startowali, Piotrek i Dawid się mogą wypowiedzieć. No ale to chyba chodzi o cały turniej, czy ten... Znaczy no... Nie wiem, bo nigdy takiego turnieju nie było, także trudno mi powiedzieć, no jak na to patrzeć, no będę mógł pewnie coś powiedzieć dopiero jak się to skończy, czy to było fajne, czy nie. Znaczy ja od siebie może powiem tylko tyle, że tak naprawdę o tym, jak ta klasyfikacja turniejowa będzie wyglądała, jak będzie wyciągana z zawodów Pucharu Świata, się dowiedziałem chyba przedwczoraj. I raczej nie jestem w tym ekspertem. Myślę, że fajnym pomysłem jest to, że tutaj nagradzany będzie cały team, a nie pojedynczy zawodnik. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Nie wiem czy tak rzeczywiście jest. I też myślę, że ciekawe jest to, że tak naprawdę w tej ocenie danego teamu nie ma znaczenia, który pojedynczy zawodnik będzie najlepszy, tylko kto z teamu będzie najwyżej, to ten będzie brany po prostu, jego wynik będzie brany pod uwagę do klasyfikacji. Dobry wieczór, Andrzej Grabowski, Polskie Radio. Ja mam pytanie do pana Kamila Stocha, właściwie dwa. Pierwsze to proporcje w pana skokach obecnie. Na ile dobrych przypada takich skoków, z których pan nie jest zadowolony, to pierwsze pytanie, a drugie to taką rocznicę, bo w środę 20 lat od pana debiutu w Pucharze Świata, więc jestem ciekaw pana wspomnień z tego debiutanckiego konkursu właśnie sprzed lat. Dziękuję. Może zacznę od końca. Nie pamiętam tego konkursu, w którym debiutowałem, także tutaj za wiele się nie mogę wypowiedzieć. Jeżeli chodzi o samą jakość skoków, to na obecną chwilę też nie oddaję dobrych skoków, takich, z których byłbym bardzo zadowolony. Jeszcze mi do nich trochę brakuje, ale one są na takim, powiedziałbym, dosyć poziomie stabilnym. A poziom 20 Pucharu Świata, drugiej dziesiątki Pucharu Świata. Jak będzie tutaj, tego nie wiem, to czas pokaże. Postaram się dać z siebie, zawsze daję z siebie wszystko. Postaram się po prostu oddawać najlepsze skoki, na jakie mnie stać. Mam nadzieję, że te najlepsze są dopiero przede mną. Dziękuję. Nasi kadrowicze będą z nami jeszcze przez 3-4 minuty, także jeżeli ktoś ma pytanie, to zachęcam, zapraszam. To jeszcze Paweł, który po raz kolejny wrywa się do odpowiedzi, widzę. Paweł, Szczyrk debiutuje w Pucharze Świata. Jaka to jest skocznia i czy to jest dobry kierunek, że te normalne obiekty pojawiają się w Pucharze Świata znowu? Czy dobry kierunek? No na pewno trochę urozmaici. Na pewno fajnie, że mamy Szczyrk, kolejną polską skocznię w Pucharze Świata. No myślę, że to jest jedna z skoczni, gdzie mam najwięcej oddanych skoków. Bardzo dużo treningów tam odbyłem, więc znam bardzo dobrze ten obiekt. Także liczę, że to mi pomoże. No ale ja do końca jakimś wielkim fanem tych normalnych skoczni nie jestem, jeżeli chodzi o zawody. No tam jednak przede wszystkim bardzo dużo zawodników skacze w jedną dziurę i jednak wolę te większe skocznie, gdzie trochę te metry się rozkłada i cóż, no tyle. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytanie? Czy nasi zawodnicy są już wolni? Nie widzę pytań. Dziękuję bardzo. To na tyle. Trzymamy kciuki za piątkowe kwalifikacje, sobotnie zawody, niedzielne i tak dalej przez 1,5 tygodnia.